nie mam czasu chodzić. Polityka. W Czwórce, wie pan, są bardzo fajne filmy czasami wieczorem w tej stacji. Mało oglądam telewizor. Aha. No oglądam, bo nie mam czasu. Ale pan mówił też w tej reklamówce, że tata w niebie patrzy na pana. Tak. Myśli pan, że tata by pochwalił to pana wejście do polityki? Żeby żył na pewno. Cieszyłby się. A rozmawialiście kiedyś o tym, jak jeszcze żył? Tak. I co mówił? Tak, będzie taka szansa. Staraj się, synie. Mhm. No i się postaram. Czemu? Czemu? Że to takie ważne dla pana będzie, czy dla kraju? Powiem wam szczerze, 12 lat jestem bez pracy. Aha. I trzeba pieniążki też. I postanowiłem, żeby w toku zmienić wszystko. A bez... polityka to pieniążki, że panu przerwę? Proszę pana, i pieniążki, i chcę zrobić inne rzeczy w toku. Mhm. Bo w toku, można powiedzieć, burdel jest. Drogi marne, drogi marne, drogi wszystko. Nie ma. Ale jak młody? Przez pańska piosenka. Przepraszam bardzo, panie redaktorze. Pan nie był w Białymstoku, tylko. Ja nie byłem w Białymstoku? Ale ten pan nie może nie był. Rzeczywiście nie byłem. A Piotr. Tej gęsty człowieka w Białymstoku. Bo teraz dlaczego pan odpowiadam, redaktor, na pytanie. Pan nie może w Białymstoku, tylko w Białymstoku są i sobie buduje hipermarkety. To nie moją jest. Powinno być dla młodzieży. A bo... kościół jaki piękny zbudowali na wjeździe? Gdzie? A jak się wjeżdża do Białegostoku? W którym od miejscu? Warszawy. Od Warszawy. Nie wiem, jak to dzieje. A, ten pałacyk, tak? A jaki piękny. Ten pałacyk? No. Dobra. Mamy teraz... Chwileczkę. A wie pan, kto to dał tę ziemię pod kościół? I właśnie w tym kościele ksiądz Hubert ogłosił Stanisław. No, ale piękne jest. Na kogo głosować? Ma pan dla nas prezent? Znaczy, mam. Nie tyle a dla nas. Jest? To pan da. No, sami proszę państwa, widzicie? Piotr pokazuje, a ja powiem, o co chodzi. Tak. Postanowiliśmy sprawdzić. Nie wiecie co, i co prawdziwą popularność pana Kononowicza. Jak państwo wiecie, w internecie trwa szaleństwo zupełne. Swetrów a la Kononowicz, skarpetek a la Kononowicz, oryginał, czapka a la Kononowicz i tak dalej. Wszystko, co a la Kononowicz idzie wyśmienicie, jeden sweter, ktoś chciał za milion skupić, coś takiego. Zaraz będę wiedział pan mówił. Ja tu chcę wejść. A to, proszę wiemy, państwa, że to nieprawdziwe. Jest pierwszy, jest prawdziwy, prawdziwe. Pierwszy, prawdziwy fant prawdziwego Kononowicza, tego Kononowicza, który będzie dostępny, jest dostępny na aukcji na Allegro. Ta aukcja właśnie się zaczyna. Tak. Cena wywoławcza. 5 zł. Będzie trwała 2 tygodnie i my chcemy w tym czasie sprawdzić prawdziwą popularność i prawdziwą cenę naszego gwiazdora, superstara. Tak. Próba jest kompletnie bezinteresowna. Wszystkie pieniądze, to woda kolońska będzie. Wszystkie tak. pieniądze z tej aukcji przeznaczymy zapach na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, troski, specjalnej troski. Jeden świat w Białymstoku. Jeszcze raz proszę, żeby wszystkie kamery tutaj... O, może pan tak, o, gdyby pan podtrzymał, żeby telewizor widzieli, proszę tak trzymać, a ja będę mówił dalej. Panie Krzysztofie, czy każdy może zostać politykiem? Proszę pana. Można spuścić już. Nie, a o, tak, żeby stało, tak, dobrze. Proszę pana, jak człowiek jest uczciwy, panie redaktorze, to każdy może zostać. Ale panie Krzysztofie, politycy czasem kłamią. Umie pan kłamać? Nie, bo mnie rodzice nie nauczyli kłamać. No to jak pan może być i politykiem? Ja jestem człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. To gdzie to polityki? Proszę pana, tylko jak uczciwość, jak i sprawiedliwość, i rzetelność, i godność uważam, to tylko człowiek taki może być politykiem. A który kłamie, to on tylko, wie pan, kiece zbija. No pójdzie się wyspowiada już. No. A to nie wszystko, proszę pana, że pójdzie się wyspowiada się, panie redaktorze. A za skórku co ma? Diabełka. No. No to sobie żyje z tym diabełkiem, panie Krzysztofie. Niech żyje? No. A tam co będzie? W górze? Kto jego rozliczy? Panie redaktorze? A to wiadomo, kto go rozliczy. Proszę? To wiadomo, kto go rozliczy, ale to już nie my. Nie, panie redaktorze, wiadomo, kto jego rozliczy. Każdego człowieka rozliczy. No właśnie. Pana, mnie, sam Bóg Najwyższy. To ja... Za kłamstwo, za oszustwo. Panie Krzysztofie. A takich ja wiem, to mam dużo. To niech pan że, nam że teraz kłamie, oszukują ludzie. No tak. No pieniędzy. A w Białymstoku nic nie zrobione. Ja za to postanowiłem... No i nadal nie będzie, bo pan nie zostanie prezydentem. Jeszcze nie wiadomo. Może następnym razem. Panie Krzysztofie, niech nam pan teraz powie, co w panu jest dobrego. Niech wyborcy usłyszą. Wszystko jest dobre. Niech pan wylicza. Jeden polityk już jest. Uczciwość. Raz. Sprawiedliwość. Dwa. Rzetelność. Trzy. Godność. Cztery. I że wódki nie pije i papierosów nie palę.
Ale dwa całkiem pan nie pije, tak? Ani kropelki? Ani kropelki. To jak się pan bawi? Ja na zabawy nie chodzę, całkowicie. No nie to ma czasu. Nie. Mruk? Nie chodzi? Nudziarz taki, smuta? Nie, proszę, panie redaktorze. Jak trzeba, to pójdę, a jak nie trzeba, to nie. No ale tak, mnie tak rodzice wychodzili, wyuczyli. A nuci pan sobie czasem piosenkę, bo moje życie to Białystok? Wie pan, ta piosenka z pańskiego spotu. No. Wie pan, teraz mam, można powiedzieć, żałobę po ojcu. To rocznica żałoby, można powiedzieć. To w rocznicy żałoby po ojcu nie można śpiewać. A co w panu jest złego, panie Krzysztofie? Proszę? A co w panu jest złego, tak szczerze? Jakieś wady ma pan? Niech ludzie powiedzą to. Niech ocenią. A pan sam? Ja po mojemu, że ja wadu nie mam. Że wadów nie mam. To jest grzech pychy, prawda? No dobrze. To teraz... Poza pychą nie mam żadnych wad. A my teraz postanowiliśmy, pan niech tu zostanie i poczeka, bo postanowiliśmy państwu przedstawić tych, którzy uważają się za, jakby to powiedzieć, stwórców kariery pana Krzysztofa. I może trochę słusznie nawet. Tak. Pan Adam Czeczetkowicz z Polskiej Partii Narodowej i doktor historii Marek Czarniawski. Zapraszamy panów. Pana koledzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy panu. Pan niech tu zostanie jeszcze. Tu. Tak. Pan niech tam sobie wygodnie siedzi, a my panów przepytamy. Panowie, co to znaczy, że słyszymy, że wyście wymyślili Krzysztofa Kononowicza? Kononowicza. Nie wymyśliliśmy. Nie. Jest prawdziwy, jak widzę. Znaczy nie, Krzysztofa Kononowicza stworzył Pan Bóg. Jak rozumiem. I tata z mamą. W innym sensie. Natomiast panowie stworzyli go jako postać polityczną, jako kreację medialną. Przyznajecie się do takiego ojcostwa? Tak, to był nasz pomysł na kampanię wyborczą. Ciężko było pana Krzysztofa namówić, żeby zakandydował? Wręcz przeciwnie. Ciężko było mu odmówić. Ale to kto by do kogo przyszedł? On do was czy wy do niego? Pan Krzysztof już 4 lata temu chciał kandydować na stanowisko prezydenta Białegostoku. Niestety zgłosił się 2 dni po terminie rejestracji kandydatów. Czy już mogły być 4 lata temu tą mega gwiazdą? Nie wiem. Raczej nie. Czemu? Internet nie był wtedy tak rozpropagowany w Polsce, prawda? To możliwe. Kluczem jest YouTube. No dobrze. Ale powiem szczerze, panowie jesteście wykształconymi ludźmi. Jeden z panów ma doktorat, nawet nauk humanistycznych. Znacie pana Kononowicza, my też go troszkę poznaliśmy. Czy to jest osoba posiadająca kompetencje wystarczające do tego, by być menadżerem wielkiego miasta, jakim jest Białystok? Nie było takiej możliwości, że zostanie prezydentem. Jak to? Wystawiliście go wiedząc, że nie wygra? Zrobiliście sobie z niego żart. A on o tym wie? Nie wiem, czy wie. Panie Krzysztofie, czy pan wie, że oni pana wystawili, wiedząc, że pan nie wygra tych wyborów? Ja mówię swoim imieniem, nie jak pana tam. Ja może się tam przysiądę i będę łącznikiem. Czy pan słyszał, co pan powiedział, że pański sztab wystawił pana w tych wyborach, wiedząc, że pan musi je przegrać? Jak wspomniałem na początku, jeszcze moja kadencja się nie kończyła się. Jeszcze moje, że jest nieprzegrane. Panowie, no jednak trochę, czy to nie jest tak, że zrobiliście sobie żart z biednego człowieka, wystawiając go w wyborach? Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem biedniejszy. Nie mam pracy, tak samo jak pan. Ja mówię o biednym w innym sensie tego słowa, wie pan. W jakim sensie? Że jest nieprzygotowany trochę do takiego życia w polityce i do życia w mediach. A ja pytam się, czy jakikolwiek polityk jest przygotowany. Ja myślę, że pan Krzysztof czuje się jak ryba w wodzie w tej roli. Przecież nieprawda? Nie słyszę. Dobrze panu, panie Krzysztofie? Ale gdzie? Teraz jak pan siedzi. Bardzo dobrze. Ryba w wodzie. Wygodnie, pięknie.